Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności. Czyli tu mamy pierwszą, tu mamy drugą. Czyli tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą nierówność, to jest ona tutaj w sumie rozwiązana, więc wystarczy to sobie zaznaczyć na osi liczbowej. Czyli mamy tak, jedynkę, kółeczko będzie niezamalowane, bo mamy znak większości, no i liczby większe są skierowane w stronę prawą. No i teraz zajmiemy się tą drugą nierównością. Też ją sobie może przepiszmy, czyli mamy 3 tutaj x odjąć 1 razy x odjąć 5 jest mniejsze bądź równe 0. No i tutaj zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia z funkcją kwadratową, tak? To jest, czy nierównością bardziej, kwadratową, gdzie z tych dwóch nawiasów można odczytać sobie miejsca zerowe. Czyli stąd można odczytać, że x1 jest równy 1, a stąd x2 jest równe 5. No bo oba te nawiasy przyrównamy do zera. Czyli x minus 1 równa się 0, czyli stąd otrzymamy jedynkę, a tu mamy x odjąć 5 równa się 0, czyli x będzie równy 5. To jest nasze a, czyli ponieważ wiemy, że a jest dodatnie, to oznacza, że ramiona paraboli będą skierowane do góry. Czyli ten wykres wygląda w ten sposób. Mamy tak, jedynkę, piątkę, kółeczka tym razem będą zamalowane. Mamy ramiona skierowane do góry, czyli nas interesuje przedział, który jest mniejszy bądź równy, czyli przedział od 1 do 5. Jest to przedział obustronnie domknięty. I teraz ten przedział zaznaczymy sobie na tej samej osi liczbowej. Czyli tak, jedynka jest domknięta, czyli ją tutaj pomalujemy, do 5, czyli tutaj ten przedział zamykamy i tu będzie piątka także zamalowana. Tak? Tu nałożyliśmy sobie ten przedział, który mamy tutaj. No i my chcemy podać, który zbiór odpowiada tym dwóm nierównościom, tak? Jest rozwiązaniem obu tych nierówności. Czyli patrzymy, no żeby był jednocześnie, no to tak, jedynka tu nie należy, tu należy, czyli zaznaczamy sobie, że ta jedynka do tego przedziału należeć nie będzie, no a piątka należy do obu przedziałów, czyli kółeczko będzie zamalowane. Czyli nasz przedział będzie od jedynki otwartej do piątki domkniętej. No i taką odpowiedź mamy w podpunkcie C.